Jay, the Spider Killer, Silva! Jay, a professional, always looking for the perfect stage. Jay, profesjonalista, ustawia sobie tutaj scenę pod siebie, oczywiście musi być jak należy. Everybody's waiting for a show, proszę bardzo. Wszyscy czekają na show? You can start, yeah. Jay to oczywiście bardzo doświadczony zawodnik. Widzieliśmy go w UFC, widzieliśmy go w KSW. Walki z Michałem Materlą oczywiście naprawdę spędzały sen z powiek i były fenomenalnym widowiskiem. Teraz po raz pierwszy w świecie freaków, no i z przeciwnikiem naprawdę bardzo wysokiej klasy. Okej. To bardzo ciekawe. A wy nie bijecie się w K1? Nie? Tak? Czy? Okej. Okay. I thought you were fighting in K1, but... No, no. Okej. Okay. Okej. Okay. Jay, so... Yeah, yeah, we will talk. Just one word, just one word. What was it all about? That's the game plan for him, you know? As soon as he start hitting really hard, I'm gonna take him down and submit him. Okej, okay, to jest plan na niego. Będzie go bił bardzo mocno, a później go podda w walce. K1, okej. Okay. You've been watching Marcin Najman, you've been watching Caesar, because he has been, you know, taking people down in boxing matches. Yeah, he's next. That's why I'm working on my jiu-jitsu. In case Sarara don't know, I got jiu-jitsu. So as soon as he hurt me, I'm gonna take his ass down. Okej, okay, thank you very much. Dziękujemy serdecznie, Jay Silva. Jay Silva, panie i panowie, tak jest. Ja powiedziałem, że chyba się naoglądał walk Marcina Najmana, bo to on w boksie tam obalał, prawda? A on właśnie taki ma plan, że jak będzie się działo niebezpiecznie, to sprowadza Sararę do parteru i będzie jiu-jitsu. Zobaczymy, zobaczymy. Marcin Najman został także wyzwany do kolejnego pojedynku, więc będzie ciekawie. A tymczasem, już w tym momencie, przywitajcie Tomasza Sararę! Rozgrzewka, rozgrzewka. Ja już przez chwilę sam straciłem głowę, czy się bijecie. A, dobrze, dobrze. Za chwilę powiesz to przez mikrofon, a tymczasem Tomek Starara, utytułowany zawodnik. No maszyna, maszyna. Jak on kopie, to Jezus Maria. Ja stoję tutaj... To tak jak podczas koncertu Rammsteina po prostu. Ziemia się unosi, to ja stoję tutaj i odczuwam po prostu siłę uderzeniową. Naprawdę mocne to uderzenia. Jay Silva postawił na show. Tomasz Sarara postawił na unicestwienie, anihilację. Niesamowicie mocne te kopnięcie. Oj, oj. Nie chciałbym, żeby to była czyjakolwiek wątroba. Nawet największego wroga. A jaki tutaj soundtrack jeszcze? Sobie pokrzykuję, pokrzykuję. Aj, aj, aj. Ten trener też twardziel, że to przyjmuje. Ja bym nie brał, ja bym nie brał. Chodź tu, Tomku, chodź tu, Tomku. No to najpierw powiedz to, co powiedziałeś tutaj do mikrofonu. Mam takie swoje powiedzenie, jak kiedy zacytowałeś, że robimy rozgrzewkę, ulica się nie grzeje. Ulica się nie grzeje, dobrze. No to druga rzecz. Naprawdę tutaj podszedłeś do tego bardzo poważnie. Niektórzy traktują to bardziej rozrywkowo, niektórzy nie pokazują absolutnie nic, a ty naprawdę mocno biłeś, kopałeś. Co sądzisz o tym performance, który pokazał nam Jay Silva? Nie, no właściwie myślę, że Jay nie chciał pokazać tego, co potrafi lub czego nie potrafi. Ja do tego tematu za każdym razem, czy to do media treningu, czy do samej walki, podchodzę poważnie. Więc tak to musiało wyglądać. Czy jesteś przygotowany na ewentualność, w której on rzeczywiście chciałby się zacząć obalać? Nie w tej walce. Okej, okay, panie i panowie, Tomasz Sarara, wielkie brawa! Przed wami Jay, the Spider Killer, Silva! Yeah, I don't want none of that, I don't want none of that. To 3-400 z pająkiem
na ręce. Prawdziwy czy fejkowy? Yeah, let's keep that beast away from us. And the spider too. Okej, okay, w takim razie przyszedł czas na jego przeciwnika. Przed wami Tomasz Sorora! Naprawdę pokazał wielką klasę podczas media treningu i wszyscy czekamy na to, co pokaże w klatce. 105-200, a więc lekka przewaga Tomka Sarary. Okej, okay, let's do the face to face. So Jay, are you ready for Tomek? Are you ready for your opponent? So ready. It's been a long camp. I mean, not too long, but you know, tomorrow, like I said, it's kill or be killed. Jutro zabij albo bądź zabity. No, a ten pająk cały czas się zbliża. The spider is crazy, crazy, crazy. Don't touch it. Lexi się boi. Okay. Tomku, w takim razie. Oh. Nah. Come on, man. Pająk cię nie lubi, Tomek. I think the spider likes you, yeah. Tomek, w takim razie pytanie do ciebie. Jak czujesz się przygotowany na takiego mocnego przeciwnika jak Jay Silva? Czuję się przygotowany na każdego rywala. Właściwie ja zawsze w swoim mentalu to gdzieś tam, niezależnie od tego, kto stanie naprzeciwko mnie, chcę być przygotowany na maksa. I właściwie wiem, że ta forma naprawdę jest dobra, bardzo dobra. Jest jedna z lepszych, czuję się naprawdę fenomenalnie. Nie mogę się doczekać, czuję duży głód walki, no i to jest coś, co mnie naprawdę nakręca. Just to cut it short, he says he's ready for you. Okay, let's do face to face, close up. Tomek, Jay i Pająk. Do klatki. Być może wyjdzie trzech, być może dwóch, ale wyjdzie tylko jeden. Boxing position to defense. Thank you. Dziękujemy bardzo. Not many people like this.